Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radio Maryja. Witamy również widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat śmierć w Kościele i w demokracji. I jak zawsze w takich tematach w Kościele i w demokracji witamy w studiu księdza profesora doktora habilitowanego Jana Przybyłowskiego. Witam, szczęść Boże. Oraz księdza doktora Zenona Hanasa. Witam serdecznie, szczęść Boże. Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, wspomnienie wiernych zmarłych 2 listopada. Czy tylko w te dni myślimy o śmierci? Na pewno w te dni bardzo głośno jest o śmierci, o przemijaniu, a my dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, jak z punktu widzenia kościelnego, teologicznego patrzymy na śmierć, jak definiujemy śmierć. No i oczywiście z takim świeckim spojrzeniem o śmierci też chcemy się dzisiaj zmierzyć. Księże doktorze, ogólne podejście do śmierci, z jakim ksiądz spotyka się, czy też możemy się spotkać na co dzień, czy to w literaturze, czy to w mediach, czy w życiu codziennym? Dla nas wszystkich śmierć jest pewną tajemnicą, której dotykamy niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, jakie mamy religijne przekonania. Każdy z nas z tą rzeczywistością jest skonfrontowany. Człowiek jest istotą, która ma też świadomość, że umrze, w przeciwieństwie do zwierząt, które tej świadomości nie posiadają. To jest taka podstawowa różnica, która też sprawia, że ten sposób naszego też umierania, odchodzenia jest inny, aniżeli istot, które nie mają świadomości. Sposoby podejścia, o tym dzisiaj chcemy też trochę porozmawiać w takim ogólnej panoramie, bo myślę, że ten czas, kiedy będziemy chodzić na cmentarze, odwiedzając naszych bliskich, groby naszych bliskich, no to jest taki czas, kiedy pojawia się to pytanie o naszą własną egzystencję i o koniec tej egzystencji tutaj na ziemi. Więc chcielibyśmy w tym programie zaproponować też taką refleksję w ogóle na temat definicji śmierci, czym śmierć jest. Bo się okazuje, że nie jest to też takie oczywiste do końca, w którym miejscu mamy do czynienia ze śmiercią człowieka. I to z tego powodu też powstaje szereg etycznych problemów związanych na przykład z transplantacją. W którym momencie uznajemy człowieka za nieżywego, za martwego i kiedy ta transplantacja jest możliwa. Więc o tym chcielibyśmy też porozmawiać. Tu ksiądz Jan będzie nam taką definicję czy takie określenia przedstawiał. Natomiast te różne podejścia do śmierci. Ja może zacznę tak bardzo ogólnie, że rzeczywiście w różnych religiach, w tych wschodnich religiach też, buddyzmie, hinduizmie, konfucjonizmie, w religii żydowskiej, w religii chrześcijańskiej. Nasze wyobrażenia o umieraniu i o tym, co dzieje się po śmierci, one są bardzo różne. Ja dodam, że w Niemczech jest taki przedmiot wykładany w szkołach, który się nazywa LER, czyli to byłaby taka skrót światopogląd i religia jednocześnie połączona. Ja kiedyś spotkałem nauczycieli tego przedmiotu, którzy się przygotowywali do wykładu tego przedmiotu w szkole. I to jest takie niezwykle ciekawe, ponieważ w klasach, których w Berlinie na przykład, są dzieci różnych religii. Są muzułmanie, są chrześcijanie, są niewierzący w jednej klasie. I ten przedmiot jest o tyle ciekawy, że ten nauczyciel, który wykłada ten przedmiot, na przykład jeżeli chodzi o śmierć i pojawia się pytanie dziecka, co się stało z moją babcią, która zmarła, to ten nauczyciel jest zobowiązany wręcz w świetle tego programu edukacyjnego, żeby udzielić różne odpowiedzi. Znaczy, niektórzy uważają, że nie ma, babcia po prostu przestała istnieć. I to jest takie materialistyczne spojrzenie na życie. Inni uważają, że jest reinkarnacja, że babcia odradza się jako w nowej jakiejś postaci życia. Inni uważają, że rozpływa się w nicości, w jakieś nierwanie. My chrześcijanie uważamy, że wzłączona z Chrystusem przechodzi do życia wiecznego. Więc ten nauczyciel tego fachu, tego przedmiotu właśnie w szkole, ten pedagog ma obowiązek udzielić dzieciom wszystkich możliwych odpowiedzi i kończy ten wywód swój stwierdzeniem, a teraz każdy może wybrać to, jakie podejście do śmierci sam osobiście uznaje. I na końcu też może powiedzieć, jestem chrześcijaninem, więc moje spojrzenie na śmierć jest takie. No wydaje się to tak dość odległe, nie? Że taki w ogóle przedmiot jest, ale on dotyka tego, o czym chcemy też porozmawiać, że nasze rozumienie śmierci, podejście do śmierci jest bardzo ściśle związane z naszym obrazem.
czym śmierć jest. Jeżeli powiemy, że śmierć jest tylko snem, jest oddzieleniem duszy od ciała, jest unicestwieniem, czy też jest przejściem. Więc o tych różnych naszym rozumieniu śmierci chcielibyśmy się porozmawiać. I tak najogólniej można by powiedzieć, że są dwa podejścia do tego zagadnienia, do tego obrazu. Jeden moglibyśmy nazwać, ja to Raniero Cantalamessa, bardzo taki znany teolog, on to odróżniał jako takie podejście mądrościowe. Znaczy, my próbujemy zrozumieć śmierć za pomocą naszego intelektu, za pomocą filozofii, za pomocą poezji, sztuki. To jest ten sposób rozumienia śmierci, który, nazwijmy go tutaj, mądrościowym. Natomiast my, chrześcijanie, mamy paschalne podejście do śmierci. I ta zasadnicza różnica, pascha, słowo pascha oznacza przejście. Znaczy, ten obraz, który na początku chciałbym tutaj też wszystkim słuchaczom i telewidzom tak przed oczy postawić, to jest to, że dla wielu śmierć jest murem, o który człowiek się zderza i nie ma przejścia jakby. Natomiast w naszym chrześcijańskim rozumieniu śmierć jest przejściem, jest paschą. I to jest to najbardziej podstawowe chrześcijańskie rozumienie śmierci. Śmierć nie jest końcem, tylko początkiem nowego życia. Więc w tej perspektywie takiego mądrościowego, tylko naturalnego rozumienia śmierci i tego bardzo specyficznego chrześcijańskiego rozumienia śmierci chcielibyśmy te nasze dzisiejsze rozmowy toczyć. Śmierć w Kościele i w demokracji, ksiądz dr Zenon Hanas. Ksiądz doktor rozpoczął od tego, że w odróżnieniu od zwierząt ludzie mają świadomość i stawiają sobie podstawowe pytania odnośnie śmierci, odnośnie starzenia się, przemijania. Nasze chrześcijańskie, katolickie podejście to paschalne. Natomiast od razu zwróciło to moją uwagę, ponieważ chyba już zapomnieliśmy albo coraz rzadziej używamy takiego sformułowania, że człowiek umiera, odchodzi, a zwierzę zdycha. Że ludzkie ciało po śmierci to zwłoki, a zwierzęce to po prostu padlina. No i jest to prawda, że kiedy zastanawiamy się nad psychologią umierania, nie? To znaczy jest też taka dziedzina wiedzy, możemy też to, użyję takiego może obcego słowa, ale dla słuchaczy, którzy chcą też uedukować siebie, jest coś takiego, co w akademickim języku nazywamy tanatologią. Tanatologia, tanatos to był grecki bóg śmierci. Tanatologia to byłaby nauka o śmierci, o umieraniu. To jest taki sposób naszego racjonalnego też badania, w jaki sposób śmierć jest przedstawiana w sztuce, w mediach, w jaki sposób my rozumiemy śmierć, jaka jest psychologia, socjologia śmierci. Jest to bardzo, bardzo szerokie spektrum wiedzy, którą też możemy posiadać, mimo tego, że śmierć jest wielką tajemnicą, przed którą czujemy lęk, może nie chcemy o niej rozmawiać, ale ten dzisiejszy wieczór chcemy poświęcić na to, żeby o tym od ogólnego podejścia do śmierci przechodzimy do definicji uniwersytecko, księże profesor. Tak, definicja jest dosyć prosta i każdy ją zna, bo używamy takiego określenia, że ktoś wydał ostatnie tchnienie, czyli układ oddechowy już nie funkcjonuje i ostatnie uderzenie serca, a zatem i wyłączony układ krążeniowy, czyli to są dwa podstawowe układy, których zaniechanie funkcjonowania jest oznaką przejścia w proces biologicznej śmierci. Końcem tej biologicznej śmierci jest zamieranie pnia mózgu aż do całkowitego unicestwienia mózgu. Ale to można tylko wykazać przez specjalny sprzęt badaniami EEG, czyli fal mózgu, jeśli ta krzywa fal mózgu jest płaska, to znaczy, że mózg obumarł. Ale ja chciałbym tu jeszcze uzupełnić te takie ogólne wprowadzenie. Najpierw dodajmy do tych motywów, o których ojciec mówił, czyli 1 i 2 listopada, Wszystkich Świętych, 1 uroczystość, 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Jest jeszcze dzisiaj jeden powód, mianowicie w październiku w Polsce obchodziliśmy 15 października Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego. To już chyba 10 raz w Polsce jest ten Międzynarodowy Dzień obchodzony. Ważny dzień, który pozwala dotknąć wielkiego bólu, jakim jest utrata dziecka
które albo urodziło się martwe, albo no, zaraz po urodzeniu zmarło. Przywracamy niejako godność tych istot, które no, z różnych racji gdzieś zostały odsunięte. Również w pewnym sensie są tu też zaniedbania Kościoła, chociaż Kościół stara się dbać o to, żeby w godny sposób pochować każde istnienie ludzkie. Ale również od strony prawnej to jest ważne, dlatego że matka, która chce pochować swoje dziecko i wystara się w szpitalu o normalny akt zgonu, ma też prawo do wszystkich związanych z pochówkiem świadczeń, co też jest ważne i warte podkreślenia. Ale chciałbym tu jeszcze dodać ostatni ważny moment, ten właśnie paschalny, bo dzisiaj po prostu jest niedziela. I przy okazji niedzieli, kiedy przeżywamy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale w tym wymiarze właśnie radości ze zmartwychwstania, gdzieś możemy dotknąć tej śmierci w Chrystusie. Jeśli my, chrześcijanie, chcemy być blisko śmierci, to właśnie tylko w ten sposób, że będziemy ją przeżywać z Chrystusem, czyli będziemy przechodzić przez śmierć z Chrystusem. I tu pięknie Zenon powiedział, że dla ludzi rzeczywiście śmierć jest często murem. Nie wiemy, jak go przejść. Ale Bóg nie widzi tak jak człowiek śmierci. Bóg widzi śmierć jako bramę w tym murze. I to myślę, że to przejście jest możliwe dlatego przez ten mur, że tam jest po prostu brama, którą jest Chrystus. Natomiast ja bym jeszcze chciał tu się odwołać do naszego ostatniego programu, który poświęcony był życiu. Mówiliśmy o wartości życia w Kościele i demokracji. I wydaje się być naturalnym, to już jest ostatni motyw, żeby dzisiaj mówić o śmierci, bo jeśli mówiliśmy o życiu, to jeśli ktoś ceni sobie wartość życia, to będzie umiał też ocenić wielkie dobro śmierci. Natomiast nawiązując do tego właśnie tematu życia i śmierci, ja bym chciał tu przytoczyć takie powiedzenie, no nie wiem, może pewną mądrość sformułowaną przez jednego z myślicieli, który powiedział tak, że narodziny to jest taka bolesna tajemnica między matką a dzieckiem. Natomiast śmierć też jest bolesną tajemnicą, ale już między Bogiem a człowiekiem. I jeszcze jeden taki aforyzm chciałbym przywołać tym razem Mickiewicza, mianowicie z poematu Angelii. Umrzeć nie jest, narodzić się nie jest to, co zmartwychwstać. Trumna nas odda, ale nie spojrzy na nas jak matka. Przepięknie pokazane to, co jest też istotą tej tajemnicy śmierci, że jeśli chcemy zrozumieć śmierć, to musimy traktować to jako narodzenie człowieka. I myślę, że to jest istota tego chrześcijańskiego pojęcia śmierci. Pojmujemy to tak, jak każde przejście osoby świętej do wieczności. Mówimy, że narodził się dla nieba. I to jest takie spojrzenie Chrystusa na śmierć. Człowiek czuje, że rodzi się dla nowego życia. I trudno jakieś piękniejsze określenie. Jeżeli rozmawiamy o śmierci, ze śmiercią związany jest obrzęd pożegnania. Mówimy wtedy o uroczystościach pogrzebowych. I w czasie tych uroczystości pogrzebowych, zwłaszcza dla ludzi wierzących, to co przed chwileczką padło w związku z Paschą, ze zmartwychwstałym Chrystusem, który jest bramą, ścierają się no, dwa uczucia, też dwie postawy. Z jednej strony smutku, żalu, łez, a z drugiej, no bądź co bądź, radości, nadziei, że ta osoba spotkała się ze zmartwychwstałym, że przeszła do Królestwa Niebieskiego. Gdybyśmy teraz poruszyli ten temat pogrzebu, ostatniego pożegnania się z człowiekiem, który odchodzi. Smutek czy nadzieja? No to dla nas ludzi te dwa uczucia, one są podstawowe w tych momentach, kiedy żegnamy się z bliską osobą. Z jednej strony jest to smutek rozstania, płaczu,
A z drugiej strony jest to swego rodzaju radość, że ten człowiek, który odchodzi, no już cieszy się pełnią życia. To jest to chrześcijańskie podejście do umierania, które jest właśnie tą taką bardzo tajemniczą mieszanką radości, pokoju, a z drugiej strony smutku i jakiegoś żalu, że ta osoba odchodzi. I ja myślę, że ta mieszanka tych dwóch, wydawałoby się przeciwstawnych uczuć, ona jest na tyle ściśle związana z naszym ludzkim bytem, że Pan Jezus też tak reagował. Zauważmy, że ta scena, kiedy Pan Jezus staje przed grobem Łazarza i płacze, wiedząc, że zaraz go przywróci do życia. Więc to jest nawet Bóg człowiek, Jezus Chrystus w Ewangelii, ten obraz Jego jest taki, że w momencie śmierci On czuł lęk, smutek, żal, wiedząc, że to jest brama, która prowadzi do całkowitego zjednoczenia z Bogiem, ze Stwórcą. Więc zatem te dwa elementy, te dwa uczucia zawsze będą nam towarzyszyły. One są też ściśle związane z miłością, jaką mamy do tego człowieka, który odchodzi. Natomiast jeśli chodzi już samą treść tego obrządku pożegnania, pogrzebu, w chrześcijaństwie to nie jest sakrament. Zauważmy, że mamy 7 sakramentów. Do tych sakramentów nie zaliczamy też obrzędu pogrzebu. To nie, kiedy jest msza święta sprawowana w czasie liturgii pogrzebowej, no to jest wtedy sakrament. Natomiast sam pogrzeb sam w sobie nie jest sakramentem, nie jest... Zmarły stanął już przed obliczem samego Boga. Więc to nie jest traktowane. Potrzebuje znaku, nie potrzebuje sakramentu, już jest w pełnej obecności. Ale chciałbym zwrócić na taką jedną rzecz, że w tych naszych często kazaniach, przemówieniach, które się tam pojawiają, znowu się pojawiają te dwa wątki. Z jednej strony jest to taki wątek pedagogiczny, pewnego rodzaju pociechy. Znaczy wspominamy tego zmarłego, wspominamy jego zasługi, wspominamy to, jak wiele mu zawdzięczaliśmy. Pocieszamy się w ten sposób, widząc, ile dobra doświadczyliśmy od niego. I używamy właśnie tego nurtu mądrościowego, żeby znaleźć swego rodzaju pociechę, odnaleźć sens w tej trudnej takim momencie. Ale chcę powiedzieć, że w tym chrześcijańskim przeżywaniu pogrzebu zawsze powinien się pojawić, jeszcze raz powtórzmy, ten moment paschy, moment przechodzenia, wspominania tego, że dla nas, chrześcijan, śmierć jest bramą, która wprowadzi nas do wiecznego życia. Kiedy przeżywamy to z Chrystusem, który pierwszy przez tą bramę przeszedł, przez krzyż i zmartwychwstanie, wchodząc z Nim, to jest ten motyw chrześcijańskiej nadziei, której nie doświadczymy w innych religiach, w innych podejściach do chrześcijaństwa. Więc ja tak myślę, że kiedy powrócę do Raniero Cantalamessy, on dzisiaj będzie się dość dużo powtarzał, jego podejście do umierania, on zarzucał, że... Dlatego, że z reguły słyszymy go Wielki Piątek? No też, to jest kaznodzieja papieski, który Wielki Piątek, bardzo wspaniałe kazania, zawsze czekam na Wielki Piątek, żeby posłuchać jego takiego głębokiego podejścia do wiary. Więc Raniero Cantalamessa, on wręcz zarzucał, że my w Kościele czasami na pogrzebach zbyt mocno koncentrujemy się na osobie. Zbyt mocno próbujemy tak po ludzku zrozumieć tę tajemnicę i to jest dobrze, to niech te słowa brzmią, niech poezja brzmi, niech piękno brzmi, ale zawsze ostatecznie na chrześcijańskim pogrzebie powinna być pascha. To jest ciekawe, że to słowo pascha, czyli przejście, śmierć jest paschą. Paschalne rozumienie śmierci, to znaczy rozumiemy to jako przejście, że pierwsi chrześcijanie, oni tak mocno rozumieli to że pascha była rozumiana z pasją, z męką. Że paschalne rozumienie było rozumienie jako pasyjne rozumienie. Ale to jest zrozumiałe, że Pan Jezus przeszedł przez mękę, przez krzyż do zmartwychwstania. Ta paschalna droga Chrystusa jest dla nas źródłem nadziei i w tym przeżywaniu pogrzebu, też uroczystości pogrzebowej, no myślę, że w sposób naturalny, jeżeli odprawiamy mszę świętą, to ta msza święta w intencji z naszych zmarłych, które zamawiamy mszę świętą, to są te momenty, kiedy razem z tym zmarłym poniekąd, ofiarując go, łącząc go, my możemy go włączyć w śmierć Chrystusa w czasie Eucharystii, że on przechodzi jakby ze śmierci do życia. To dlatego zamawiamy mszę świętą, dlatego te intencje mszę święte są dla nas tak istotne, bo
włączając tego naszego zmarłego w mękę Chrystusa, łącząc go, powierzając go jeszcze raz, wierzymy, że przechodzi ze śmierci do życia. Ja bym tu uzupełnił tę wypowiedź. Najpierw musimy sobie uświadomić, że, jak to ktoś powiedział mądrze, śmierć jest chorobą, na którą umiera 100% ludzi. Nie da się jej uniknąć. Ona może być powolna albo gwałtowna. Może być bardzo bolesna, a może być lekka. I zresztą ludzie sobie nieraz oby śmierci lekkiej życzą. Zresztą przy tej okazji warto wspomnieć o takim kulcie do świętego Józefa, o dobrą śmierć. To nie znaczy lekką. Dobrą to znaczy właśnie taką, która jest paschą, czyli przejściem przez tę bramę, jaką jest Chrystus, do wieczności. Ale no i rzeczywiście statystyka to jest bezwzględna. Jedna śmierć na jednego człowieka. Dwa razy też nie można umrzeć, chociaż... Są wyjątki. Tak? Matka Boża. Wierzymy, że jej w niebo wzięcie, no też... Nie, w dogmacie nie jest to do końca określone, nie, czy doznała śmierci, ale... No właśnie, wyłączając Matkę Bożą. Ale wszyscy inni statystycznie raczej... Zdarza, który dwa razy umarł. No właśnie, to są te wyjątki, które potwierdzają regułę. Natomiast ja bym oprócz tej tanatologii, o której mówiłeś, Zenon, włączył tu jeszcze takie drugie pojęcie, tanatopraktykę. To jest też pojęcie, które używa się bardziej już w naukach społecznych, bo tanatopraktyka to oznacza to wszystko, co jest związane ze śmiercią, ale też z pogrzebem zmarłego. Czyli to jest też cały przemysł z tym związany. To jest prowadzenie cmentarzy, ale to są też firmy pogrzebowe, które coraz bardziej się specjalizują i mają coraz to nowe usługi towarzyszące ceremoniom pogrzebowym. Tanatopraktyka to jest też specjalne przygotowywanie zwłok i to w taki sposób na Zachodzie, to już w tej chwili jest powszechne, używa się nawet różnych specyfików chemicznych, żeby zmarły wyglądał jak za życia, tak jakby to było najważniejsze, jak to się też jeden z zakładów pogrzebowych reklamował. U nas po śmierci będziesz lepiej wyglądał jak za życia, prawda, w trumnie. To już jako anegdota, ale to na tym polega właśnie tanatopraktyka. Przeciwko tanatopraktyce występuje Kościół w swoich dokumentach, w takim ważnym dokumencie Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii. Właśnie zwraca się uwagę, żeby nie wykorzystywać do łatwego zarobku tych bolesnych przeżyć związanych ze śmiercią i pogrzebem, bo są tacy, którzy próbują żerować na tej tragedii ludzi, którzy stracili swoich najbliższych. Ale też tanatopraktyka to jest unikanie wszelkiego rodzaju kultu, który bezcześciłby prochy zmarłych. Myślę tu też o ostatnim dokumencie, który reguluje sprawę kremacji. Jasno przypomina, że miejscem prochu po spaleniu jest cmentarz, miejsce święte. Z wyjątkami można je gdzie indziej przechowywać, ale wyraźnie zakazuje robienia na przykład z prochów zmarłych biżuterii, bo i to w ramach tanatopraktyki przygotowywane, na przykład przechowywanie w jakimś sygnecie czy w kolczykach prochów zmarłych. Więc zmienia się podejście. Ja tu może bym to pokazał na takim przykładzie. Jak kiedyś ktoś umierał, to ci, którzy mówili o śmierci, to pytali, czy przyjął Najświętszy Sakrament, czy się wyspowiadał, czy przebaczył wszystkim, czy zdążył przebaczyć, czyli jak ta śmierć wyglądała właśnie od strony tego przejścia. A dzisiaj w tych pytaniach przewija się, no, czy cierpiał i czy umierał świadomie. Tak jakby ta świadomość jest taka, powiedziałbym, podkreślana. Więc widzimy tu też, jak się zmieniło to podejście do śmierci. Dzisiaj też większość śmierci to są szpitale. Często
może już w naszych tutaj polskich warunkach już tak to się nie dzieje, ale kiedyś to po prostu była śmierć w cudzysłowie za kotarą, czyli czy za zasłoną, gdzie po prostu oddzielano tego umierającego od innych chorych w ten sposób, że zasłaniano łóżko, ale w takich bardzo niegodnych warunkach. Dzisiaj dzięki hospicjom, dzięki właśnie tej opiece nad człowiekiem umierającym, kiedy dba się o to, żeby ulżyć mu w cierpieniach przy pomocy nowoczesnych metod medycznych, przede wszystkim wpływając na to przeżywanie lęku totalnego i bólu totalnego, kiedy człowiek boi się, bo cierpi, a kiedy możemy mu ulżyć w cierpieniach, wtedy zupełnie inaczej patrzy już na samo zjawisko tego odchodzenia. Więc to wszystko się zmienia, ale jedno pozostaje niezmienne. Mianowicie to, o czym ojciec mówił, gdzieś ten niepokój o to, co będzie za tą bramą śmierci w człowieku pozostaje. I myślę, że tylko to chrześcijańskie przeżywanie śmierci, czyli przechodzenie z Chrystusem, jest w stanie człowiekowi w tym właśnie takim ludzkim lęku pomóc. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas. Śmierć w Kościele w demokracji to temat, który dziś podejmujemy. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia telewizyjnego 56 657 0011 lub 657 0012. Dla słuchaczy i widzów spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. Telefony z sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Kontakt przez komunikator Skype, adres kontakt.tv trwa. Śmierć w Kościele i w demokracji. Ksiądz profesor różne takie cytaty tutaj nam przytacza. Jakie życie, taka śmierć? To pierwszy, o który poprosiłbym, by ksiądz profesor się zmierzył. Kolejny to modlitwa, a mianowicie od nagłej, a niespodziewanej śmierci oczywiście zachowaj nas, Panie. Tak. Czym jest śmierć, możemy powiedzieć wtedy, jeśli rzeczywiście możemy powiedzieć, czym jest życie. I to jest w mądrościach i ludowych, i w filozofii, i w religii, bo to się też Konfucjuszowi przypisuje takie właśnie sformułowanie, skąd mogę wiedzieć, co oznacza śmierć, jeśli bym nie poznał, czym jest życie. Tak, wartość życia pokazuje nam wartość śmierci. Dobro życia pokazuje nam też dobro śmierci. I jeśli cenię sobie życie, to pragnę tego życia, które by się już nie kończyło śmiercią, ale trwałoby wiecznie. A zatem tak jak oceniam swoje życie, jak do swojego życia podchodzę, tak też będę widział śmierć. Ja bym tu chciał przytoczyć taką historię. Opisał to Adam Grzymała-Siedlecki w takiej swojej książce 111 dni letargu. To jest jego wspomnienie z czasów wojny, z pobytu na Pawiaku, gdzie jednym z jego współtowarzyszy w celi był taki człowiek w średnim wieku, brany na przesłuchania. W coraz gorszym stanie był już później na końcu przynoszony z tych przesłuchań, torturowany, męczony. I miał taką potrzebę rozmawiania o swoim życiu. I którejś nocy po takim właśnie bardzo, bardzo trudnym przesłuchaniu, bardzo bolesnym, po torturach, mówi tak: kiedy patrzę na swoje życie, a mam 42 lata, to widzę, ile w tym życiu było zmarnowanych okazji do czynienia dobra. Ile nieprzezwyciężonych pokus, którym uległem. Ile zmarnowanych okazji, ile krzywd uczynionych, ile łez, które przeze mnie zostały wylane. A z drugiej strony, jeśli patrzę na dobro, którego jestem pewny, że to było dobro, czyli świadome, wolne czynienie dobra dla innych, kiedy ja temu drugiemu człowiekowi starałem się z miłości coś dobrego ofiarować, kiedy to wszystko zliczę,
to wydaje mi się, że nie jest tego więcej niż 2 lata. I on na końcu mówi tak. Jak ciężko jest umierać, kiedy ma się świadomość, że tak prawdziwie żyło się tylko 2 lata. I to był temat do ich rozmów też w celi, bo on sobie dopiero wtedy uświadomił, w tym momencie takiego egzystencjalnego przeżycia, jakim jest czekanie na śmierć i to przez tortury, straszne tortury, że tak naprawdę dla człowieka ma wartość tylko to, co jest dobre, bo tylko to przetrwa. Więc jeśli chcemy mówić o tym, jak patrzymy na śmierć i coś nas w tej śmierci niepokoi, to powinniśmy spojrzeć na nasze życie i zapytać się, ile w tym życiu jest dobra, które ja mogę przenieść w to drugie życie wieczne. To drugie powiedzenie, czy drugą modlitwę od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie, pozostawimy na później. Prosimy bardzo, halo. Prosimy, Radio Maria, telewizja Trwam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca prowadzącego i księży gości. Prosimy, z kim mamy przyjemność? Dorota z południa Polski. Prosimy. Ja chciałam tutaj nawiązać do takiej sprawy. No, obchodziliśmy święto niedawno, 15 października, Dzień Dziecka Utraconego. W mojej rodzinie były 2 przypadki, kiedy ciąża zakończyła się poronieniem. I powiem tak, że może w dużej mierze po prostu jeszcze nie jest ta sprawa do końca rozwiązana, ponieważ w parafii no nie wiem, jak w innych jest, przynajmniej z tego, co wiem, po prostu te dzieci nie mają godnego pochówku. Również w szpitalach no różnie podchodzą do tej sprawy. Rodzice dzieci tych zmarłych przed urodzeniem we wczesnych okresach ciąży zakończonej poronie nie mają możliwości pożegnania swoich dzieci godnie. Nie ma również na cmentarzu takiego wspólnego grobu tych dzieci zmarłych przed urodzeniem. Chociaż już w coraz większej ilości miast zgadzam się z tym, że i oglądałam takie pogrzeby po prostu, kiedy te szczątki dzieci zostały spopielone i tam w jednej urnie pochowane, kiedy te rodziny po prostu mogły te dzieci tutaj pożegnać i gdzie te groby tych dzieci zmarłych przed urodzeniem są na cmentarzach. Natomiast powiem tak, że no, nie wszędzie tak jest. I tutaj nie wiem, czy tutaj inicjatywę przejmuje parafia, czy bo często też rodziny, rodzice no, w takich powiem chwilach no, nie wiedzą, gdzie mają się udać, jeżeli nie ma aktu zgonu. Nie wszystkie szpitale takie akty chcą wydawać. Więc tak jakby to dziecko nie istniało, tego dziecka nie było. Więc to chyba wszystko. Dziękujemy pani Doroto. Mhm. I oczywiście od już wielu lat na antenie Radia Maria Telewizji Trwam mówimy o tym, o tej sprawie, o tym problemie, jednocześnie uświadamiając siebie nawzajem, by nie pozostawiać obojętnym sprawy dzieci utraconych, zwłaszcza przez rodziców, ale też przez najbliższą rodzinę, czy też przez Kościół, czyli tutaj przez parafię, przez księży. Tak, to prawda. Pani Doroto, jest to o czym pani mówi. No, dla wielu osób jest zawsze bolesnym doświadczeniem. Utrata dziecka dla matki, no, to są przeżycia, które przez długi czas później jakoś serce krwawi. Ja osobiście widziałem już w kilku miejscach na cmentarzach. W Ostrołęce, pamiętam, z biskupem Stepnowskim byliśmy nawet przy takim grobie. Właśnie takim miejscem symbolicznym, gdzie można pójść, można złożyć kwiaty, można zapalić świeczkę i pomodlić się.
Bo nawet jeżeli nie ma możliwości, żeby to ciało tego dziecka zostało jakoś tam godnie pochowane, ale takie miejsca właśnie na taką modlitwę myślę, że są bardzo ważne. Żeby w tej intencji była przestrzeń takiej modlitwy. I ja myślę też, wspominaliśmy o tym, że wszelkie te msze święte, które zamawiamy, taka msza święta w intencji tego dziecka, nawet jeżeli ono jest niewinne i nie ma ten grzech pierworodny, który na nim tam ciąży, nie było możliwości chrztu, również tych, ale jest to niezwykle ważne. Więc myślę, że to są takie momenty, w których zawsze można taką intencję też powierzyć. Ja chciałbym tak przywołać takie wspomnienie z Włoch. Na północy Rzymu jest taki bardzo duży cmentarz, na którym często bywałem. I to jest cmentarz, na którym była jedna kwatera złożona z białych, takich prostych krzyży. I to były miejsca dzieci, które zmarły zaraz po narodzeniu albo zostały poronione i zostały tam pochowane. Jest to ciekawe, że na tych krzyżach zawsze było napisane imię i później były dwie literki, NM i jedna data. Nato morto, narodzone, martwe. I jest data tego dziecka i imię. I co było najbardziej poruszające i wzruszające w tym miejscu, taka jest kultura włoska, w Polsce my tego nie przeżywamy w ten sposób, ale to jest ciekawe, że na te groby rodzice albo rodzeństwo, które czekało na to dziecko, przynoszą zabawki. Chociaż można już na polskich cmentarzach. Też można już spotkać. Ale to jest po prostu było potężne, taka kwatera. Były setki takich białych, jednakowych krzyży z tą jedną datą tylko i imieniem tego dziecka i mnóstwo zabawek, które dzieci tam przynosiły, żeby złożyć jako wspomnienie, jest to, można powiedzieć, że to jest takie ludzkie przeżywanie tej śmierci, rozstania. Ale też pokazuje, jak wielka jest miłość, jak wielka jest troska i to, że te istoty, które w wieku 2, 3, 4 miesięcy, to są ludzie, to są osoby ludzkie, to, które zasługują na szacunek i zasługują na wspomnienie. Dziękujemy bardzo. Prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Ja, jeżeli chodzi o temat... Prosimy o przedstawienie się. ...w Kościele i demokracji. Ja tylko chciałbym wiedzieć o śmierci w Kościele. Z tego względu, że kilka razy tam nawet od osób duchownych usłyszałem, że nie ma jakiejś tam pewności, że jest coś poza życiem, że jest coś po drugiej stronie i tak dalej, i tak dalej. Pan Sebastian z Niemiec. Tak. Prosimy. Ja osobiście doznałem daru, gdzie kiedyś usłyszałem trąby, które pochodziły bezpośrednio z nieba. Usłyszałem śpiew aniołów, cherubinów, którzy śpiewają święty, święty, święty. Byłem świadkiem, nie doznałem, ale byłem świadkiem osobiście rzeczy, które powiem bezpośrednio, kilku cudów i tak dalej. I powiem jeszcze oprócz tego, chciałbym upewnić księży o słuszności i o wielkości, nawet niewyobrażalnej wielkości sprawowanej mszy świętej i sakramentów. Z tego względu, że teraz ostatnio oglądając mszę świętą w telewizji Trwam, konsekracji Kościoła, to był ostatni raz, który usłyszałem trąby i rzeczy, które dzieją się w niebie przy składaniu ofiar na stół ofiarny i tak dalej. Dziękujemy, panie Sebastianie, za to doświadczenie, którym pan z nami się dzieli. A myślę, że to świadectwo, to doświadczenie pozwala nam otworzyć też kolejny temat związany z wyznaniem naszej wiary, naszego credo, a mianowicie ze śmiercią związane też jest świętych obcowanie, bo przecież święci żyją pośród nas tu na ziemi, ale dopiero ta świętość w pełni wyraża się i o świętych mówimy dopiero, gdy
przekroczą ten próg śmierci, by życie wieczne było dla nich, by zakosztować życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Tak, świętych obcowanie jest zakorzenione zarówno w pierwszym dniu listopada, czyli w uroczystości wszystkich świętych, jak i w tym drugim dniu, czyli wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych. Dlatego, że świętych obcowanie to jest właśnie dogmat pokazujący nam, że wszyscy, którzy albo pielgrzymują na ziemi jeszcze do tego życia wiecznego, albo już przeszli do wieczności, ale jeszcze nie osiągnęli nieba, i ci, którzy niebo osiągnęli, stanowią jedną wielką wspólnotę ludzi, dla których jedynym celem jest bycie z Bogiem w wiecznej szczęśliwości. Bo jak wiemy z nauczania Kościoła, czyściec to jest stan, w którym człowiek jeszcze zdobywa tę doskonałość, która jest mu potrzebna, aby spotkać się z Bogiem. Czyli to, czego brakło mu w życiu, żeby do końca oddać siebie i swoje życie Bogu, uzupełnia w tym stanie czyśćca. Ale to jest stan, który pozwala też już wypraszać łaski dla tych, którzy się za te osoby zmarłe przebywające w czyśćcu modlą. Czyli jeśli modlimy się za naszych bliskich zmarłych, to jednocześnie prosimy o ich wstawiennictwo przed Bogiem, bo oni są już w bliskości Boga, tylko nie mogą Go jeszcze oglądać twarzą w twarz. Jeszcze jakaś zasłona, tu używamy oczywiście takich bardzo metaforycznych określeń, czyli jakichś przenośni, bo tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda czyściec. Wiemy tylko, że to jest taki przedsionek nieba. Niemniej Kościół tutaj naucza, że jeśli my się modlimy za zmarłych, to oni się również modlą za nas. To jest taka wspólna modlitwa. Ale też w świętych obcowanie odkrywamy to, co jest istotą tajemnicy śmierci. Mianowicie śmierć powinna zawsze nam się łączyć z pojęciem miłości. I jeśli cokolwiek możemy powiedzieć od śmierci jako tej tajemnicy, ale też i tego stanu takiego wielkiego przeżycia, to wszystko to samo możemy powiedzieć o miłości. Jednocześnie to, co byśmy powiedzieli o tym przeżywaniu miłości, możemy powiedzieć o przeżywaniu śmierci. I tak na przykład ludzi zmarłych nie zobaczymy, nie usłyszymy, ale możemy ich kochać. I to kochać tak samo jak żywych, jeśli wierzymy, że oni żyją. Ta nasza miłość nie musi umierać wraz z odejściem człowieka z naszego domu, z grona naszych najbliższych tutaj na ziemi. Nie musimy powiedzieć, aha, ja już teraz cię mogę tylko kochać taką miłością eteryczną, jakąś czystą, platoniczną. Nie, ja mogę go kochać taką samą miłością, która będzie się również wyrażać. Na przykład Kościół tu uczy. Pamiętajmy o zmarłych nie tylko zaraz po śmierci. Kościół zachęca do modlitwy i do zamawiania mszy świętej również 3 dni po śmierci, 7 dni po śmierci i tradycyjnie w 30 dniu po śmierci. To takie tradycje utrwaliły się w pobożności ludowej i z okazji dnia śmierci albo pogrzebu, czyli rocznicy, zależy kto chce bardziej święcić, czy sam dzień odejścia, czy pochowania. Więc tych okazji, żebyśmy wyrażali swoją miłość naszym wiernym zmarłym, jest bardzo dużo, a wszystko w oparciu właśnie o dogmat wszystkich obcowania świętych. Mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo? Halo? Bardzo proszę. Radio Maria, Telewizja Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Teraz i zawsze. Bolesław z Nowego Sącza. Prosimy, panie Bolesławie. Ja tutaj tak słucham. Na wstępie to pozdrawiam serdecznie księdza prowadzącego i ojców, profesorów, doktorów. Ja tak tutaj przysłuchuję się tym rozmowom. Tak to pięknie wszystko brzmi. No, oczywiście jestem słuchaczem Radia Maryja, jestem człowiekiem wierzącym. Tylko to wszystko, co dzisiaj się dzieje,
w dzisiejszym świecie to tak jakby to nie pasowało do tego wszystkiego. No weźmy na przykład sprawę, no tą związaną od wielu już tygodni z aborcją, na przykład te czarne marsze. Tak sobie myślę, że 92% społeczeństwa polskiego jest rzekomo katolikami. Tak to jest tam zapisane, nie wiem, w księgach parafialnych, w ochrzczeni. No to jeżeli aborcja jest grzechem ciężkim, śmiertelnym, nawet nie wiem, czy można uzyskać rozgrzeszenie, a nagle tyle kobiet wychodzi jakby przeciwko temu. To jest taki jeden aspekt. Druga sprawa, ta NATO, w ogóle no, przedsiębiorczość. Po prostu uważam, że znaczna część dzisiejszego społeczeństwa, nie tylko Polski, ale całego świata, po prostu chyba nie wierzy w to wszystko. Nie wierzy w życie wieczne, nie wierzy. I tutaj chyba jest duża rola właśnie Kościoła, żeby jednak to inaczej, mocniej, ja nad tym na przykład ja ubolewam bardzo, mocniej to przedstawiać, nie wiem, w kazaniach. No bo okazuje się, że ludzie chodzą tak jakby z przyzwyczajenia, z tej kultury. Teraz wielu nie chodzi, było liczenie wiernych w kościołach, to okazuje się, że moja parafia liczy 17 tysięcy mieszkańców, a było 7 tysięcy. Wiem, że część wyjechała do Anglii za pracą, do Holandii, do innych. Chodzi mi o to, że księża, profesorowie, doktorzy jednak muszą się skupić bardziej na uświadamianiu ludziom wierzącym, że jednak to jest prawda. Że to jest prawda. No że tak, panie Bolesławie, tak jest. Że jest raj. Tak jak to dzisiaj padło tu na antenie, że 100% osób umiera i nie ma i nie będzie inaczej. Tutaj te rzeczy ostateczne, żebyśmy też wspomnieli, które spotykają każdego z nas. Tak, no to jest to pan Bolesław, ten jego ból taki, czy rozczarowanie, że nasza ewangelizacja, nasze dzielenie się wiarą, mówienie o tym, czym w naszym rozumieniu jest śmierć i przejście, czy na czym polega życie wieczne, no to, że nie potrafimy czasami może trafić do ludzkich serc, no to jest zadanie księży bez wątpienia, ale też zadanie każdego z nas, panie Bolesławie. Ja myślę, że ta pańska gorliwość i ten entuzjazm, który tak słychać było w pańskim głosie, bo my księża nie do wszystkich potrafią dotrzeć. Nie wszyscy właśnie tych 10 tysięcy, które nie było w niedzielę w kościele i które nie słucha telewizji czy Radia Maryja, do nich trzeba też dotrzeć i to jest zadanie też osób świeckich. Więc to tak trochę tak dodaję. Ale prawdą jest, że te nasze rozumienie, mówienie o rzeczach ostatecznych, o śmierci, to nie jest temat na pierwsze strony gazet. Albo jeżeli, bo też to warto na to zwrócić uwagę, że ten współczesny świat, kiedy mówi o śmierci, on mówi o śmierci w inny sposób. Zauważmy, że w mediach jest bardzo często pokazywana śmierć. Wszystkie filmy akcji, wszystkie kryminały, nawet wiadomości, które oglądamy, one pokazują nam najczęściej wypadki samochodowe, jakieś katastrofy. Dzisiaj też słyszymy, że było trzęsienie ziemi. Więc cały czas jesteśmy konfrontowani z informacjami o tym, że ktoś umiera. I ta śmierć jest pokazywana w różny sposób. Ona czasami jest pokazywana, gry komputerowe, które cały czas, nie, dzieci są konfrontowane z zabijaniem wręcz, nie? Strzelając do jakiejś tam postaci, zabijają drugiego człowieka w grach komputerowych. To wszystko jest taki świecki, nowoczesny sposób oswajania nas ze śmiercią. Żeby się jej nie lękać, żeby może na ten temat nie myśleć, albo żeby myśleć właśnie w taki banalny sposób. Natomiast kiedy stajemy przed śmiercią w taki chrześcijański sposób, to jest powaga, to jest najpoważniejszy moment naszego życia. Jeden, jedyny, niepowtarzalny moment, który należy do życia. Śmierć, umieranie, nie jest już, ale to jest ten istotny element. W tym telefonie pana Bolesława i w tej odpowiedzi tutaj naszej wrócił też do uroczystości pogrzebowych. Zwróćmy uwagę, że uroczystości pogrzebowe to przede wszystkim Eucharystia, na której jest wygłoszone stosowne kazanie, czy też homilia o przemijaniu, o wartości ludzkiego życia i o tym, co człowieka czeka po tym życiu. Cała liturgia jest przesiąknięta tym, że modlimy się, by przebłagać Pana Boga za jego grzechy, by Bóg przyjął wszelkie jego dobre uczynki, oczywiście by swoim
miłosierdziu ten człowiek, ta osoba miała udział w tej pasrze, czyli w tym przejściu Chrystusa. Natomiast czy rzeczywiście wszyscy, którzy biorą udział w uroczystościach pogrzebowych, są na Eucharystii? Czy nie skupiają się na ostatnim pożegnaniu, czyli przejście do domu pogrzebowego na cmentarzu i zatrzymanie się krótkie przy grobie, zapalenie znicza, rzucenie kwiatka? Czy aby tutaj też nie stanowi to pewnego rodzaju problemu i jednocześnie taka ochrona dzieci przed przemijaniem, przed śmiercią? No, nie rozmawiajmy o tym. No, babcia jest gdzieś w słoneczku, gdzieś pośród słoneczników, kwiatków. Ja rozumiem, że tutaj trzeba dużej delikatności, podejścia takiego pedagogicznego. Natomiast odsunięcie od samego początku dziecka, młodego człowieka, potem nas dorosłych od śmierci, od tych rzeczy ostatecznych, śmierć, sąd, niebo albo piekło, też skutkuje takim życiem. Wstał, raczej zginął, za chwileczkę wstanie, no bo przecież tak jest w grach, tak jest w takim potocznym podejściu do śmierci. To prawda, te nasze obrzędy, one są też różne w różnych liturgiach, w różnych krajach. One są przystosowane do pewnych tradycji kościoła lokalnego. Ja na przykład no, na pogrzebach bywamy jako księża bardzo często. Jest to no, taki moment, kiedy możemy modlić się razem z różnymi rodzinami, współczuć i modlić się za zmarłych. Ja, kiedy na cmentarzu jest śpiewana jakaś wielkanocna pieśń, bardzo rzadko to jest wykonywane. My śpiewamy takie pogrzebowe, bardzo, bardzo no, smutne, czy bardzo takie poważne pieśni. Natomiast zaśpiewanie takiej pieśni, że Chrystus zmartwychwstał i żyje na cmentarzu, no to ma też pewien walor pokazywania, czym śmierć naprawdę dla nas chrześcijan jest. Ja myślę, że ten aspekt zmartwychwstania mógłby być bardziej jeszcze jakoś podkreślany w tych obrzędach. Ja dodam, w Niemczech jest bardzo ciekawy taki element obrzędu pogrzebowego na cmentarzu, że w momencie zanurzania, opuszczania trumny do grobu, wszyscy razem odmawiają wierzę w Boga. To jest piękny, uważam, że bardzo głęboki akt naszej wiary, kiedy żegnamy się z bliskim i wyznajemy wierzę w ciała zmartwychwstanie wspólnie. Ja nie wiem, na ile no, ktoś ma świadomość tych wypowiadanych słów, ich znaczenia, ale sam ten moment wypowiadania aktu credo, wierzę w Boga na cmentarzu w momencie pogrzebu, no jest duchowym przeżyciem. Ja często na tych pogrzebach, kiedy uczestniczyłem, no to ten akt wiary w tym momencie brzmi zupełnie inaczej. Inną świadomość budzi w naszych sercach. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Mam 57 lat, jestem od 4 lat wdową. Mój mąż zmarł nagle. Prosimy. Prawdę powiedziawszy, tak można powiedzieć, po powrocie z pracy. No i ta śmierć ciągle przewija się. Mam wnuki i ciągle mówię o tym wnukom. Nie będę mówić swoim dzieciom, bo przecież wiedzą, że ojciec nie żyje, ale wnukom cały czas powtarzam o tym, więc spotykam się. Ja nie mam pretensji do młodych, czyli do dzieci, ale mam pretensje na przykład do ich rodziców, do tych, którzy mnie otaczają, że dlaczego ja ciągle mówię o tej śmierci? Dlaczego nie przejdę do życia, tak mi tłumaczą, tylko ciągle mówię o śmierci. I spotykam się z takim czymś, że praktycznie odpychają od siebie to słowo śmierć. A ja wiem, bo akurat nie jestem z rodzin długowiecznych. Raczej wszyscy u nas umierają młodo. No niektórzy mają szczęście dożyć długich lat, nie wiem dlaczego u nas tak się zdarza, ale nie odpycham tego i ci, co są wokół mnie, wszyscy właśnie krytykują, że ja ciągle mówię o tej śmierci. A śmierć jest, była i tak jak ojcowie mówili, będzie na 100%.
A to wierzę w Boga na cmentarzu, to pierwszy raz usłyszałam, bo naprawdę nie spotkałam się z pogrzebem, gdzie było odmawiane wierzę w Boga. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy pani Magdaleno. Pani Magdaleno, wyrazy współczucia, mimo że może ten czas biegnie nawet szybciej niż byśmy chcieli od chwili śmierci, ale znawcy problemu żałoby, bo problemem żałoby zajmują się i teolodzy, i socjolodzy, psycholodzy. To jest temat, który jest badany z różnej strony. I podkreśla się, i wszyscy się na to zgadzają, na takie twierdzenie, że żałoba w którymś momencie się kończy, jeśli ma swój początek, to ma koniec, ale te uczucia związane z przeżywaniem odejścia osoby bliskiej, kochanej, one są tak mocne, że one powracają. I można powiedzieć, że to uczucie tęsknoty pozostaje już do końca. Ono może mieć bardzo różne odcienie, ta tęsknota. Może to być takie oczekiwanie na spotkanie z tą drogą, kochaną, zmarłą osobą. Może to być próba też przywoływania w pamięci wszystkiego, co piękne, dobre i pozostało jeszcze w pamięci. Niemniej wszystko to powinno jednak ukierunkowywać się na modlitwę, bo wydaje mi się, że to, co mogłoby zmienić i poprzedni ten głos, o którym mówił pan Bolesław bodajże i tutaj pani Magdalena, to jest to, że my jednak nie doceniamy tej modlitwy za zmarłych. Jednak to się bardzo często ogranicza do tych dwóch dni, 1-2 listopada, ewentualnie dnia rocznicy śmierci, jeśli jest taka tradycja. A Kościół uczy, że powinniśmy pamięć o zmarłych łączyć z naszym życiem codziennym. Zmarli powinni być obecni przez modlitwę. No na przykład takim pięknym miejscem jest modlitwa przy posiłkach. Kiedy modlimy się i dziękujemy Bogu za posiłek, ale możemy wspomnieć również tych, którzy zasiadali z nami przy stole i prosić dla nich o Boże miłosierdzie. To jest piękny moment. Każda modlitwa Anioł Pański, różne chwile dnia, w których jest nam źle, ciężko, trudno, możemy przywołać obecność w pamięci naszych zmarłych przez modlitwę właśnie, nie bojąc się, że to jest jakaś praktyka wykraczająca poza pobożność ludową. Nie bojąc się, że to jest praktyka, ale czy powinniśmy się bać zmarłych, bo wydaje się, że współczesny człowiek boi się zmarłych. Boi się, że zmarły przyjdzie, coś mu zrobi, nawiedzi go niepotrzebnie. Tak, to jest prawda, tylko ja bym tutaj uszczegółowił to. Mianowicie my w Kościele wierzymy, ja już to dzisiaj tu też powiedziałem, że zmarli w żaden sposób powrócić do tego stanu, z którego odeszli, czyli do życia na ziemi nie mogą. Takiej możliwości nie ma, więc jeśli ktokolwiek myśli, że można przywołać zmarłego jakąś praktyką, wywoływaniem duchów czy jakimiś tam spirytualistycznymi praktykami, to musi wiedzieć, że on przywołuje duchy złe, które mogą przybierać postać również zmarłych, którzy no, są dla niego osobami znanymi i może taką postać przybrać. A niestety to każdy kontakt ze złym duchem pozostawia niesamowity lęk i to przeżycie, jeśli ktoś miał jakieś tu doświadczenia, to wie, że zetknięcie się ze złymi duchami to jest po prostu potężny, straszny strach. I ośmielę się powiedzieć, że jeśli gdzieś jest przekazywana taka z pokolenia na pokolenie prawda, że powinniśmy się bać ludzi zmarłych, to bardzo często jest to związane z tymi praktykami również starosłowiańskimi, które gdzieś przetrwały. No, również ten osławiony już Halloween. Oczywiście to nie musi mieć, bo sama nazwa tu nie jest jeszcze żadnym złym, to jest po prostu skrót od wspomnienia zmarłych.
Dnia Zmarłych, ale praktyki, które przy tej okazji są popularyzowane, to może być przywoływanie złych duchów i sprawianie, że wspomnienie zmarłego będzie przeżywane z tym poczuciem lęku. Właśnie przez to, że duch zły wykorzysta każdą okazję, żeby się ujawnić. Najbardziej nam zależy na odpowiedzi na proste pytanie. Czy modląc się za zmarłych mamy się obawiać czegokolwiek, czy też? Absolutnie nie. Właśnie modlitwa za zmarłego jest wyrazem naszej głębokiej miłości. To, co powiedziałem, my go nie usłyszymy, nie zobaczymy, ale możemy go kochać. Tak jak żywego człowieka. Pozostaje nam przy temacie śmierć w Kościele i w demokracji odpowiedź na kwestię eutanazji, która coraz częściej ukazywana jest o zgrozo jako dobra śmierć. Ksiądz doktor Zenon Hanas. Tu jest, dotykamy tematu, który będzie, widzimy, że w Europie i w takiej cywilizacji zachodniej ten temat bardzo mocno się przewija. Wiemy, że ustawodawstwo, zwłaszcza w Holandii, holenderskie ustawodawstwo, ono jest, to pokazuje, że otworzenie małej szczeliny w prawodawstwie otwiera kolejne bramy, więc tam słyszeliśmy o tym, że niepełnoletnie dzieci, nie mające jeszcze skończonego pełnoletności, się teraz odbyła, że mają prawo, więc też to jest taka rzecz niespotykana, kiedy dzieci są powierzone opiece dorosłych. Oni ponoszą odpowiedzialność za ich wychowanie, za jakieś tam decyzje tych dzieci. Teraz już to prawo zezwala na to. I teraz niedawno słyszeliśmy też, że nawet osoby, które nie mają jakichś wyraźnych schorzeń, nie cierpią w sensie takim fizycznym, ale też to prawo staje się coraz bardziej kiedy takie... uznają, że życie ich się dopełniło. W tym momencie już każdy ma prawo oficjalnie, podjąć, legalnie zakończyć swoje życie, więc to pokazuje, jak bardzo ta cywilizacja zmierza do takiego swego rodzaju dewaluacji ludzkiego życia w ogóle. Ja odwołam się tak trochę znowu do Raniero Cantalamessy, kiedy on mówił o okrucieństwie eutanazji. Użył takiego słowa, eutanazja jest okrutna. Jego argument, ja przytoczę jego argument, żeby jeden z wielu argumentów. On mówił, że eutanazja sprawia, że śmierć jest banalizowana, jest odzierana z czegoś, co jest najświętsze. Staje się naszą decyzją. Decyzją słabego człowieka. Natomiast w rzeczywistości śmierć to jest decyzja Boga. To jest tajemnica, przed którą stajemy, którą się oddajemy. No i widzimy też, że wiele takich przykładów osób świętych. Ja myślę, że takie czytanie biografii osób, które były blisko, żyły blisko z Panem Bogiem, jak one umierały, nawet bardzo cierpiąc, to może być taka lektura bardzo, bardzo budująca dla każdego z nas, że jest to możliwe, że okazuje się, że można ten próg śmierci i cierpienia i lęku pokonać, posiadając w sercu głęboką wiarę. Więc myślę, że ta eutanazja bardzo odziera w ocenie moralnej Kościoła katolickiego, czym jest eutanazja? Musimy tu użyć bardzo trudnego słowa, trudnego z racji skojarzeń, jakie ono ze sobą niesie, mianowicie jest to po prostu samobójstwo. Samobójstwo z pomocą medycyny, ale to jest samobójstwo. I tak trzeba to widzieć. To jest przyzwolenie prawne na to, żeby człowiek sam sobie odebrał życie w momencie, w którym on zadecyduje. To jest ten element, który wpisany jest w prawo eutanazji, bo nawet jak się zbiera jakaś komisja i zezwala, zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy chory nie ma pełnej świadomości albo uznaje się, że nie ma, bo tak cierpi, że według nich nie jest w stanie podjąć świadomych, wolnych decyzji, nie wiadomo skąd i na jakich zasadach określić, to są jakieś tam wytyczne i komisja musi to określić, bo tak naprawdę to decyduje się na eutanazję sam człowiek, to jest jedno. A drugie, przywołajmy tu określenie z katechizmu, co to jest piekło, to jest stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem.
samowykluczenia. Podkreślam to słowo samowykluczenia. Ja bym chciał, żebyśmy w eutanazji widzieli właśnie decyzję, jaką każdy z nas podejmuje. Nie składali tego tylko na barki lekarzy, jakiejś komisji, czy momentu, w którym ktoś wyciągnie wtyczkę z kontaktu i odłączy aparaturę i to życie zakończy, bo też ktoś musi taką decyzję podjąć. Tu są różne możliwości, ale oddzielmy to, co jest pozwoleniem godnego odejścia, bo jest coś takiego i Kościół tutaj też definiuje, że są takie sytuacje, gdzie uporczywa terapia jest tylko przedłużaniem cierpień. Uporczywa terapia, czyli sztuczne podtrzymywanie przy dzisiejszej technice, to możemy człowieka utrzymywać latami, kiedy on naprawdę już nie żyje, to są zwłoki, to jest tylko podtrzymywanie czynności pewnych organów i narządów. Od tego, co nazywamy właśnie jakimś świadomym zakończeniem życia człowieka i zgodą na taki sposób zakończenia życia. Więc ja sądzę, że oprócz tych przypadków, kiedy rzeczywiście wchodzi w grę uporczywa terapia, która do niczego już nie doprowadzi, każda inna eutanazja jest po prostu decyzją samobójstwa. Jest jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Elżbieta z Niemiec. Prosimy, Pani Elżbieta. I chciałam się właśnie podzielić z księdzem, witam jeszcze księdza prowadzącego oraz księży profesorów gości. Właśnie chciałam się podzielić takim przypadkiem. A miałam ich właśnie już kilka, ale ostatni przypadek. Ja opiekuję się tymi osobami w domu 24 godziny na dobę. I właśnie opiekowałam się taką panią, która odeszła od Boga. Ona była chora na demencję. Odeszła od Boga. Powiedziała, że się obraziła na księdza. Ale ja spróbowałam jej to wytłumaczyć. Ja nie chodzę z powodu księdza do kościoła, tylko dla Boga. I właśnie rozmawiałam z nią i zgodziła się, że pójdzie ze mną do kościoła. A jeszcze wcześniej porozmawiałam z księdzem. Właśnie się zapytałam, czy ksiądz by jej nie udzielił rozgrzeszenia. Ona ma demencję, nie wiem, czy się wyspowiada i może namaszczenie chorych. No i właśnie mówiłam się z księdzem, że w Niemczech jest o 15 godzinie msza, każdy piątek. No i żeśmy poszły, ksiądz nas zaprosił do zakrystii, udzielił tej pani rozgrzeszenia, udzielił jej sakramentów chorych. No i ja po miesiącu czasu pojechałam do domu na urlop do Polski. Po powrocie do pracy tutaj dowiaduję się, że ta pani jest bardzo chora w szpitalu, zapalenie płuc. I już nie ma dla niej ratunku. No i właśnie, że już ostatnie dni, można powiedzieć, tej pani. Pani Elżbieto, bardzo gorąco dziękujemy ze względu na kończący się czas naszej audycji. I dziękujemy za taką opiekę nad osobami chorymi, osobami starszymi, gdy prowadzimy te osoby do pojednania z Panem Bogiem i jesteśmy tymi, którzy przygotowują ich na śmierć. Ja natomiast chciałbym te ostatnie minuty wykorzystać jeszcze na dodatkowe pytanie, które musi paść w kontekście moralnej oceny eutanazji. Ksiądz profesor tutaj wypowiedział się na temat oceny moralnej osoby, która dopuszcza się eutanazji. A jak Kościół traktuje wszystkich tych, którzy pomagają, nakłaniają i stanowią chociażby taką komisję skrutacyjną podpisującą akt zabójstwa? Wydaje mi się, że tutaj musimy per analogiam odnieść się do tych, którzy popadają w kary kościelne przy aborcji. A zatem wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tym, w jakikolwiek sposób, czyli nie tylko matka, ojciec, inne osoby, które namawiają lub pomagają dokonać aborcji, w tym również lekarze, zaciągają z samego prawa
na siebie kary, które obłożone są ekskomuniką, czyli kara, którą tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, teraz przy okazji roku miłosierdzia jubileuszowego, papież dał prawo każdemu kapłanowi z takich grzechów rozgrzeszać. Sądzę, że jeśli traktujemy eutanazję też jako odebranie życia ze strony człowieka, to już wyraźnie podkreślałem, to musi być akt jego świadomy i wolny, to jest eutanazja, bo tak, jeśli to jest przerwanie uporczywej terapii, decyzja lekarzy, to tutaj nie ma żadnej winy nikogo. Natomiast ocena moralna wszystkich, którzy mają udział w takiej takim odejściu człowieka, które nazwiemy w pełnym tego słowa znaczenia eutanazją, zaciągają taką samą winę, jak ci, którzy analogicznie zaciągają winę przy aborcji. Jesteśmy we wspólnocie Kościoła, zatem z nami są wszyscy święci pańscy, aniołowie, archaniołowie z Matką Najświętszą na czele. Jesteśmy wszczepieni w mistyczne ciało Chrystusa. Chrystus jest naszą głową, są też z nami wierni zmarli, a zatem te nasze rozmowy nie możemy zakończyć inaczej, jak tylko modlitwą. Dobry Jezu, nasz Panie. Daj im wieczne spoczywanie. Gorąco dziękuję Państwu, dziękuję księdzu profesorowi Janowi Przybyłowskiemu, księdzu doktorowi Zenonowi Hanasowi za udział w rozmowach niedokończonych. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.